Generalnie ze mną to jest bardzo ciekawa historia, dlatego że mnie się zawsze wydawało, że moje zęby są ok. Jedyny mankament, zawsze chciałam, żeby były bielsze niż były. Doktor Agnieszka zasugerowała mi, czy nie myślałam o tym, żeby popracować nad wyglądem zębów, trochę skorygować zgryz. To wtedy chodziło o to, że mogłam sobie przymierzyć nowe zęby, zanim decyduję się w ogóle o leczeniu. I faktycznie, jak zrobiłyśmy tą przymiarkę mock-upem i ja zobaczyłam, jak te zęby mogą wyglądać, to wtedy zapadła decyzja, że zaczynamy leczenie. No i tak to się wydarzyło. Miałam przyjść tylko wymienić zęby, a finalnie skończyło się, że mam nowy piękny uśmiech. Pani Sylwii zależało na tym, by efekt uzyskany był jak najbardziej naturalny, jeżeli chodzi o jej uśmiech, i by było to rozwiązanie, które umożliwi jak najmniej wizyt takich serwisowych, pozabiegowych. Z tego względu zdecydowałyśmy wspólnie, że w łuku górnym wykonamy u pani Sylwii odbudowę przy pomocy licówek pełnoceramicznych, ultracienkich, takich, by ząb był przygotowany i spreparowany pod tą pracę jak najmniej, a w łuku dolnym wykonaliśmy specjalnie zaprojektowany cyfrowo dla pacjentki Bond. A teraz posłuchajcie, co sama pacjentka sądzi na temat swojego uśmiechu po już zakończeniu całego leczenia i wykonaniu całościowej odbudowy łuku górnym i dolnym. Kiedy pierwszy raz zobaczyłam w lusterku swoje zęby, to przede wszystkim pomyślałam, że to chyba nie są moje. To tak, to był taki szok trochę, no bo jednak ten czas noszenia aparatu, gdzie coś było na zębach, potem jak miałam też możliwość podglądu na tablecie. Wtedy pamiętam, że dostałam tablet do jednej ręki, a do drugiej lusterko. No to faktycznie jakby dwie różne osoby były i to tak faktycznie mnie tak odrzuciło i takie wow się pojawiło na moich ustach. I no przede wszystkim no chyba pamiętam, że się chyba mocno uśmiechnęłam. To był taki uśmiech zadowolenia i szczęścia, że jest taka różnica, gdzie tak naprawdę nie sądziłam, że aż tak to może się różnić. Teraz po tej mojej metamorfozie ja właśnie pierwsze co patrzę, to mając kogoś przed sobą, rozmówcę, to właśnie zwracam uwagę na jego zęby i nie wiem dlaczego, z czego to wynika, bo dla mnie się wydaje, że to jest bardzo istotna rzecz. To jest taki pewności siebie chyba bardziej człowiek dostał i teraz też ten fakt, że te zęby są takie idealne, to tym bardziej jest człowiek śmielszy, odważny i wiem na pewno, że to generalnie fajnie wygląda. Nie miałam takiego etapu, że się wstydziłam, ale no teraz chętniej chyba się uśmiecham. Z tą świadomością, że te zęby naprawdę są dużo, dużo lepiej wyglądające niż poprzednio.